A z nami w Popołudniu Wnet jest jeden z najbardziej znanych analityków polskiej sceny politycznej, socjolog Marcin Palada. Dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Wybory parlamentarne 10 października, Szymon Hołownia, wiemy to z lokalnych struktur i Nowogrodzkiej. Przyspieszone wybory parlamentarne odbędą się 10 października. Myśli pan, że to jest realny scenariusz wydarzeń na scenie politycznej w Polsce? Używając języka młodych ludzi, Szymon Hołowny nieco popłynął. I o ile do tej pory zakładałem, że ta jego inicjatywa polityczna może się różnić choćby od tego, co robił Ryszard Petru, w sensie gwałtownego wzrostu popularności, a potem spadku, to jak słyszę takie głosy, takie zdania wypowiadane przez Szymona Hołownię, to mam... Jest sformatowany już na przyszłość polityczną. Format szybkiego startu, później zyskujemy poparcie, a później nie wiadomo, co się wydarzy. No, z całą pewnością to, co ja obserwuję w sondażach, choć one jeszcze są trochę wzrostowe dla ruchu PL 2050 Szymona Hołowni, to nie ulega wątpliwości, że jest taki moment, który będzie za chwilę owocował zawahaniem części jego wyborców, dlatego że to, co do tej pory proponował Szymon Hołownia, starczyło, żeby się wspiąć na te 20 kilka procent, prześcignąć Koalicję Obywatelską, być pierwszą siłą polityczną, przynajmniej chwilowo, bo o tym rozmawiamy na ten moment. Natomiast no, do tego, żeby piąć się dalej w sondażach, trzeba coś więcej. A takie zdania wypowiadane, że słyszę od lokalnych struktur, a tym bardziej z Nowogrodzkiej, panie redaktor, no... O tym, kiedy będą wybory, Jarosław Kaczyński i być może jeden, dwóch, trzech najbliższych jego współpracowników, w sensie przedterminowych wyborów, nie tych w konstytucyjnym terminie, a mówienie o tym, że gdzieś tam w lokalnych strukturach, przy całym szacunku, w powiecie tarnobrzeskim, czy w powiecie białobrzeskim, czy w powiecie sanockim, to działacze PiS-u wiedzą, bo właśnie przyszedł mail z Nowogrodzkiej, że pan prezes Kaczyński planuje wybory na 10 października. No, pani redaktor się śmieje, zapewne się śmieje wielu słuchaczy. Ja też się uśmiecham, bo tak jak mówię, no trochę poniosło pana Szymona Hołownię, te 20 parę procent, widać, że no powoduje, że nie do końca trzyma ciśnienie. Poproszę o następną kwestię. Wczoraj opublikował pan prognozy dotyczące ewentualnego podziału mandatów i sił politycznych, które na dziś w tych prognozach mogą państwo zbadać. Jak wygląda sytuacja Zjednoczonej Prawicy, jak wygląda sytuacja Hołowni i dlaczego tak źle wypada Koalicja Obywatelska? To, co obserwujemy w sondażach od już 3 miesięcy, to jest pewna stabilizacja albo lekka tendencja wzrostowa dla Zjednoczonej Prawicy PiS-u po tym bardzo gwałtownym spadku, będącym pokłosiem najpierw piątki dla zwierząt, a potem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. No i próba oczywiście łapania równowagi przez Zjednoczoną Prawicę w sondażach i próba odbicia do takiego poziomu, który no, dawałby cień szansy na dysponowanie w następnej kadencji, tak jak obecnie, jeszcze przynajmniej, sejmową większością. Natomiast jeśli chodzi o Szymona Hołownię i słabość Koalicji Obywatelskiej, no to nie jest coś, co widzieliśmy w maju. To jest tendencja, którą obserwujemy od kilku miesięcy. Jeszcze w końcówce tamtego roku ta przewaga Koalicji Obywatelskiej nad PL 2050 Hołowni była bardzo wyraźna. Te średnie się przecięły gdzieś półtora miesiąca temu i w tej chwili to, co widzimy, to widzimy to, że tej Koalicji Obywatelskiej PL 2050 odjeżdża, w sensie PL 2050 jeszcze rośnie i rośnie właśnie głównie kosztem Koalicji Obywatelskiej, która nie dość, że nie jest już pierwszą siłą polityczną w kraju, no to zmierza do takich poziomów, gdzie no co prawda jeszcze sporo niżej, ale są Lewica, Konfederacja. Co jest najbardziej zaskakującego w tych prognozach, które państwo prowadzili, które pan analizował, jeśli chodzi o podziały na okręgi? W których miejscach Zjednoczona Prawica PiS traci najwięcej i dlaczego pana zdaniem? No, te spadki PiS-u są generalnie równomierne w skali całego kraju. I to, co obserwujemy od lat, czyli
te okręgi takie pewne dla PiS-u, bastiony PiS-owskie pozostają dalej z poparciem no, co najmniej 45, a nawet niektóre powyżej 50%. Mam tu na myśli takie okręgi wyborcze jak Chełm, Nowy Sącz, Tarnów czy Krosno. A z drugiej strony są to okręgi, gdzie PiS sobie radzi zdecydowanie słabiej, czyli głównie północna, zachodnia część Polski. Taki przykład choćby okręgu Zielona Góra, gdzie to poparcie jest tam na poziomie mniej więcej około 27%, a to jest dwa razy mniej niż w Nowym Sączu, czyli widać ogromną różnicę, ale mimo także tych słabszych punktów na mapie, Prawo i Sprawiedliwość, gdyby dzisiaj były wybory, wygrałoby w 39 na 41 okręgu wyborcze. Czy w ogóle według prognoz, czy widział pan albo słyszał pan o takich analizach, co stanie się ze Zjednoczoną Prawicą w chwili, kiedy Jarosław Kaczyński jednak odda stery władzy i zejdzie ze sceny politycznej? No, oczywiście w ostatnim czasie namnożyło nam się sporo badań, gdzie jest próba zdobycia informacji od respondentów, czy tak wyborców, jak oni sobie wyobrażają kształt Zjednoczonej Prawicy bez Jarosława Kaczyńskiego, kogo widzieliby jako lidera tej Zjednoczonej Prawicy. No i tutaj widać, że na pozycji pierwszej pozostaje cały czas premier Mateusz Morawiecki, ale w tym badaniu takim, które widzieliśmy bodaj tydzień temu, chyba Ibrisu, jeżeli dobrze pamiętam, tam bardzo mocno zwyżkuje Michał Dworczyk, między innymi odpowiedzialny za akcję szczepionkową, no, która z całą pewnością jest sukcesem tutaj między Bałtykiem a Tatrami, ale jak gdyby to pytanie, co, jaka rzeczywistość... Nie wiem, to wróżenie z fusów, zdajemy sobie z tego sprawę. Fusów, bo Jarosław Kaczyński, moim zdaniem, na ile będzie mógł, w sensie zdrowia fizycznego, będzie się starał ciągnąć dalej ten wóz pod nazwą Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, bo też niezależnie od tych wskazań, czy dla Mateusza Morawieckiego, czy Michała Dworczyka, czy dla Joachima Brudzińskiego, Zbigniewa Ziobro, Jarosława Gowina, tam jeszcze mieliśmy kilku innych polityków, no to widać wyraźnie, że z chwilą odejścia Jarosława Kaczyńskiego byłaby wielka pustka. I teraz próba zastąpienia tego politykiem, tego formatu, jak Jarosław Kaczyński, to byłoby niezwykle trudne zadanie. A czy pana zdaniem ten wielka nadzieja opozycji, która czeka na ten powrót Donalda Tuska, jest nadzieją nazywaną matką głupich, czy jest faktycznie jakiś jeszcze potencjał polityczny w byłym premierze, żeby odbudować realną opozycję w kraju? Znaczy tak, ja na pewno bym nie skłaniał się ku poglądowi, że czeka na to opozycja, bo proszę zwrócić uwagę na wypowiedzi choćby takie z delikatną nutką, że tak powiem, drwienia ze strony choćby polityków lewicy. Moim zdaniem też jest bardzo wyraźny dystans do tego scenariusza powrotu Donalda Tuska ze strony sporej części Platformy Obywatelskiej. Panie doktor, no to co obserwujemy, to po raz enty już od 2015-16 roku z tą próbą przyspawania Donalda Tuska do krajowej polityki, to jest raczej taka forma widzimisię w jego fanklubie, a ten jego fanklub oczywiście składa się w jakiejś mierze z polityków, ale on przede wszystkim składa się z tak zwanego salonu, czyli publicystów, dziennikarzy, tych redakcji mediów mocno antypisowskich, którzy cały czas w swojej diagnozie Polski zatrzymali się na roku gdzieś może 2011-2012, kiedy faktycznie Donald Tusk był potęgą na scenie politycznej, rozdawał karty w Polsce, nie miał sobie równych. Natomiast jakby popatrzeć w kalendarz, minęło 8, 9, 10 lat od tego szczytu popularności Donalda Tuska. Sporo się w tym czasie zmieniło w Polsce, sporo się zmieniło wokół Polski, w Europie, a ci członkowie fanklubu, o których mówię, pozostają niezmienni, pozostają głusi na argumentację widoczną także w badaniach. Dlatego, że większość Polaków niechętnie patrzy na powrót Donalda Tuska, co oznacza, że on wracając teraz być może lekko poprawiłby notowania, czy wpłynął na konsolidację jego macierzystej formacji, czyli Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej,
ale to wcale nie oznacza, że z chwilą jego powrotu do polskiej polityki zadowolone z tego faktu, czy zadowoleni byliby liderzy, działacze Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież ta polaryzacja PiS kontra Donald Tusk, czy Polska Donalda Tuska, to jest coś, co Prawo i Sprawiedliwości pozwoliło wygrać wybory w 2015 czy 2019 roku jeszcze. I ostatnie pytanie, czy wejście do Zjednoczonej Prawicy ugrupowania Pawła Kukiza jest straszakiem dla premiera Jarosława Gowina i czy to może oznaczać, jak głoszą plotki kuluarowe, polityczne, że to jest to, czego Jarosław Kaczyński jako przywódca Zjednoczonej Prawicy użyje w kontekście niepoprawnych zachowań premiera Jarosława Gowina? No, oczywiście te plotki, spekulacje są wypuszczane ze środowisk niechętnych Jarosławowi Gowinowi. Przy czym no, jakby to podsumować wszystko, to zawsze musi się to skończyć arytmetyką, prostą arytmetyką. Nawet gdyby Jarosław Gowin miał być wyrzucony z rządu i jego najbliżsi współpracownicy, to nawet wejście Pawła Kukiza właśnie arytmetycznie tej luki nie zaspokaja, więc mielibyśmy do czynienia z rządem mniejszościowym. Nie sądzę, żeby Jarosław Kaczyński zdecydował się na taki wariant w Sejmie. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę telefoniczną, ale jednak w Popołudniu Wnet. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Marcin Palade był gościem Popołudnia Wnet.